Katowicki Holding Węglowy od czwartku oficjalnie jest nowym partnerem biznesowym GKS-u Katowice. KHW został sponsorem Platynowym Plus, a logo holdingu znajdzie się na rękawach zawodników już podczas najbliższego meczu z Energetykiem Row Rybnik. Powodów, dla których Katowicki Holding Węglowy wraca do współpracy, jest wiele. Pierwszy powód to to, że sport jest bardzo dobrą formą promocji i budowy marki firmy. Sportem interesują się wszystkie grupy społeczne w każdym wieku. I jeżeli popatrzymy na takie potęgi jak Barcelona, Real, Bayern Monachium czy Manchester United, to widzimy, że bardzo wiele i to bardzo dużych korporacji dąży i szuka współpracy ze sportem, aby budować swoją markę i promować firmę. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że czas na to, abyśmy zaczęli myśleć w tej kategorii małych ojczyzn. Nie możemy się oglądać cały czas na stolicę, jeżeli chodzi o sport, o kulturę, o naukę, nawet o zdrowie. Tu i teraz musimy zachować i budować to, co może powodować rozwój regionu i stwarzać różnego rodzaju alternatywy dla stanu, który zastaliśmy. W tym również musimy pamiętać o tym, żeby ocalić śląski sport. Katowicki Holding Węglowy, jak zapowiedział prezes zarządu Roman Łuj, już od nowego roku włączy się jeszcze bardziej w budowę wizerunku poprzez biznesową współpracę z GKS-em Katowice. Dlatego dla działaczy jest to wyraźny sygnał do kolejnych działań, które zbliżą klub z Bukowej do gry w Ekstraklasie. Jeszcze jakby dodatkowo cieszę tym bardziej, że górnictwo, ta branża cieszy się taką zasłużoną opinią ludzi pracujących wytrwale, ciężko. Ja mam taką nadzieję, bo widzę, że trener Moskal też jest tutaj z nami. Mam taką nadzieję, że też piłkarze, sztab szkoleniowy też ten etos ciężkiej pracy się włączą. Jakby ten sygnał, który dzisiaj dajemy razem z panem prezesem Łojem, że holding, że górnictwo jest z nami, bo także ta wytrwała, ciężka praca jest z nami, a efekty, mam nadzieję, przyjdą bardzo szybko. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za to zaufanie. Pierwsze oficjalne spotkanie przed kamerami zakończyło się podpisaniem umów i tradycyjnym shaking hands. W tym tygodniu GKS Katowice rozszerzył swoją działalność w mediach społecznościowych. Nowym kanałem komunikacji z kibicami, dziennikarzami i osobami zainteresowanymi życiem klubu z Bukowej będzie Twitter. Twitter to platforma mikroblogowa, która pozwala na wysyłanie krótkich wiadomości do 140 znaków. Dlatego ten kanał komunikacji przy Bukowej będzie wykorzystywany do szybkich, krótkich i konkretnych komunikatów organizacyjnych z życia klubu. GKS Katowice na Twitterze znajdziecie pod adresem www.twitter.com/GKS Katowice.eu. W sobotę 14 września GKS Katowice rozegra swój kolejny ligowy mecz. Po dwutygodniowej przerwie zawodników Kazimierza Moskala czekają trzy spotkania przy Bukowej rozgrywane co 3 dni. Pierwszym przeciwnikiem piłkarskiej konfrontacji będzie Row Rybnik, który do tej pory nie wygrał spotkania tej jesieni. Beniaminek pierwszej ligi na Bukową jednak nie ma zamiaru przyjeżdżać i oddawać meczu bez wyjścia na murawę. Wszyscy wiedzą, jak ten Wieczorek prowadzi zespoły. Na pewno jesteśmy zespołem, który będzie kreował grę, próbował kreować grę. Mam nadzieję, że GKS również. I to wtedy widowisko musi być dla kibiców, dla sympatyków ciekawe. Mam nadzieję, że GKS wróci na swoje tory, tak jak na co tą firmę stać. Ale mam nadzieję, że po naszym meczu. Spotkanie to zapowiada się naprawdę interesująco. Na trybunach nie zasiądą jedynie kibice gospodarzy. Na Bukowej pojawią się także kibice gości z Rybnika, jak również zaprzyjaźnieni z Rybnikiem i Gieksą sympatycy Górnika Zabrze. Od dawien dawna żaden z meczów ligowych pod tym względem nie budził takich emocji. Przy tak licznej publiczności Gieksiarze będą chcieli pokazać, że pod okiem Kazimierza Moskala drużyna zmieniła jakość gry, a problemy, z jakimi borykali się do meczu z Łęczną, są już daleką przeszłością. W zasadzie wszyscy zawodnicy są na mojej dyspozycji, z wyjątkiem Adriana Nabierały. I ta walka nawet o 18 wydaje się być dosyć mocna. Słowa Kazimierza Moskala są o tyle ciekawe, że jutrzejszy wyjściowy skład trójkolorowych jest wielką niewiadomą. Podglądając treningi pierwszej drużyny, ciężko stwierdzić, kto jutro zostanie wpisany do meczowego raportu. Sztab szkoleniowy wierzy, że będzie to trafiony wybór. Kibice natomiast liczą na wielkie piłkarskie widowisko, które zostanie zakończone pewną wygraną ekipy z Bukowej. GKS Katowice, Energetyk Row Rybnik, sobota, godzina 18.
We wtorek odbyły się pierwsze treningi drugiej edycji projektu Zagraj na Bukowej. W 10 dzielnicach Katowic i na boisku w Mysłowicach rozpoczęły się zajęcia piłkarskie, które poprowadzili trenerzy i zawodnicy GKS-u Katowice. Organizowana po raz drugi akcja cieszy się dużą popularnością. Organizatorzy na pierwszych treningach mieli okazję zobaczyć ponad 250 dzieciaków na wszystkich dzielnicach, z czego największa grupa pojawiła się w Mysłowicach. 80 dzieci na jednym boisku zaskoczyło trenerów i piłkarzy, a tam selekcja do finałowego turnieju będzie naprawdę ostra. Kolejne zajęcia już w następnym tygodniu. Wielki finał 19 października przed meczem z Olimpią Grudziądz. Nowy rok szkolny nie jest tylko pracowity dla uczniów. GKS-a od 1 września odwiedza szkoły i promuje klub jak tylko potrafi najlepiej. Do akcji szkoła włączeni są nie tylko pracownicy klubowego marketingu, ale również sami zawodnicy. W ubiegłym tygodniu trójkolorowo było m.in. w Olkuszu w szkole podstawowej nr 3, a także w Katowicach w szkole podstawowej nr 10. Głównymi aktorami byli Łukasz Budziłek i Janusz Gancarczyk, którzy wspólnie z dziećmi robili wspólne zdjęcia i malowali flagi. Dodatkowo na ulicy Stawowej pojawili się szczudlarze roznoszące klubowe gadżety. To nie koniec. Podobne atrakcje będzie można odwiedzić na Bukowej na 2 godziny przed meczem z Energetykiem Row Rybnik. A dodatkowo na stadionie pojawi się jeszcze gieksiarska, wata cukrowa, popcorn, dmuchane zamki i inne piknikowe atrakcje przygotowane specjalnie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla wszystkich uczniów. GKS-a w sobotę zaprasza już na godzinę 16. W tym tygodniu poznaliśmy kolejnego gościa w programie Po Godzinach. Tym razem klimat mniej piłkarski. GKS-a TV wybrała się do Węgierskiej Górki, odwiedzając Grzegorza Proksę w jego prywatnej sali treningowej. Bo ja, całym moim życiem było kurde marzeniem zagrać dla GKS-y i trenować w ogóle w GKS-ie. Nie udało się, zmieniłem dyscyplinę na boks. Ale w sumie nie, przepraszam, udało się, bo jednak zagrałem i z kibicami, ze stowarzyszeniem, tak, w meczu z GKS-y i ostatnio na hali graliśmy. Także po części, i to z Pitrym sobie grałem, proszę cię, w pierwszej drużynie, no, to jest dla mnie zaszczyt. Całą rozmowę można śledzić na oficjalnym kanale YouTube GKS-u Katowice.